Jakie działania i zmiany ważne dla pacjentów po zawale serca planuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne? Polskie Towarzystwo Kardiologiczne planowałoby wielkie zmiany, ale tutaj od Powiedzialnym podmiotem jest oczywiście Ministerstwo Zdrowia, które może sugestie towarzystwa wprowadzić w życie. Pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, myśmy wraz z Polskim Towarzystwem Lipidologicznym ogłosili rok 2023 rokiem świadomości zaburzeń lipidowych, ale tak naprawdę rokiem walki z wysokim cholesterolem. I druga rzecz, przygotowaliśmy dokument ekspercki, który mówi, w jaki sposób dochodzi do celów terapeutycznych u chorych po zawale serca oraz przygotowaliśmy projekt wpisu, do karty wypisowej, który chętnie, oczywiście bezpłatnie, przekażemy firmom, które opracowują oprogramowanie elektroniczne dla szpitali. Zatem, czy w najbliższym czasie możemy oczekiwać poprawy leczenia w zakresie dyslipidemii? Mamy nadzieję, dlatego że na podstawie tych danych, o których już wspominałem, złożyliśmy do ministerstwa wniosek o to, żeby obniżyć granicę dla tych chorych ekstremalnego ryzyka z obecnego poziomu 100 mg do decyli do 70. Mówimy cały czas o stężeniu cholesterolu LDL i mamy pewne dane, które wskazują na to, że ta populacja nie będzie duża. Ona się będzie bardzo bliska tej, która była zakładana w momencie, kiedy to ramię jakiego ryzyka miażdżycy czyli u tych chorych po zawale serca było wprowadzane w życie które umożliwiło nam na włączanie tych pacjentów do programu B101